Siema widzowie, witam bardzo serdecznie, 209 tysięcy na kanale, dziękuję wam bardzo za to. Oczywiście został już ostatni tysiąc do tego, żeby dobić do 210 tysięcy, więc serdecznie was do tego zachęcam. Kto jeszcze nie subskrybuje, jeżeli jest tutaj ktoś nowy, zachęcam, żeby zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są co dzień o 19:19. Tak samo zapraszam na kanał vlogowy, gdzie filmy są co drugi dzień, i zapraszam również na kanał Szybson Plus, gdzie są też filmy codziennie, więc zachęcam bardzo serdecznie. A my widzowie jesteśmy w Minecrafcie i idziemy właśnie do Emilii, no bo nie wiem czy wiecie, no pewnie wiecie jak byliście u Emilii na kanale, ale tu są pewne tabliczki, już wam pokazuję co na nich pisze, uwaga. Bo to nie jest tutaj to nie jest dobra sytuacja, uwaga. Mam nadzieję, że prezent się spodobał, ale albo przejdziesz na moją stronę i uwięzisz Szczypsona, albo bomba wybuchnie jutro. Co oznacza, że Emilia musi coś zrobić, żeby ta bomba wybuchła. I szczerze mówiąc widzowie, wydaje mi się, że... no... chyba jestem gotów się poświęcić po prostu, żeby ona po prostu mnie uwięziła, wiecie o co chodzi, więc ja jej dzisiaj powiem, że ona może to zrobić, po prostu tyle. Pójdę z nią tam, zobaczymy jak wygląda sytuacja, poszukamy może jakichś informacji u Yetiego, ale no chyba po prostu dam się złapać, no bo innej opcji to po prostu tutaj nie widzę. Zejdziemy tutaj na dół, zobaczymy co u niej i spytamy się jak sytuacja. Halo, czy jest tutaj ktoś? Halo, halo, o widzę, że dalej się moczysz. Nie, no nie płacz, nie płacz. Słuchaj, przemyślałem całą sytuację. Przemyślałem sytuację tych tabliczek. No i sytuacja jest niekolorowa. Więc uznałem, że dla dobra wszystkich chyba lepiej jak będziesz żyła, niż jak mnie zamkniesz. Nie. I wiesz. Więc nie. Ja mogę pójść do więzienia w zamian za to, żebyś ty nie przeżyła, mogę. Nie? Nie chcę tego. Nie, no, no musimy coś... uwięziony. No ale, dobra, to mnie uwolnisz, ale nie, musimy ściągnąć z ciebie tą bombę. To jest jedyny sposób. Nie wiem. Jakby. Chodź, ja mam pomysł, ja mam pomysł pewien, chodź. Bo uznałem, że patrz, jesteśmy sami na serwerze. Co? Tak, nie powinnam się stąd ruszać w ogóle. Nie no, chodź, 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 pójdź ze mną. Nie powinniśmy się stąd ruszać, ale trudno, no musimy się przejść razem. Idziemy do Yetiego tam po prostu. Jesteśmy sami na serwerze, więc po prostu pójdziemy tam do niego i poszukamy jakiejś informacji. Może znajdziemy jakiś sposób tam, może zapiszemy jakąś książkę zapisaną, prawda, w której, nie wiem, dowiemy się sposobu jakąś na rozbrojenie czy coś takiego, nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie musimy pójść to sprawdzić, no bo jeżeli tego nie sprawdzimy, no to... a może tam jest jakiś sposób, może tam jest jakoś, wiesz, jakieś rozwiązanie tego wszystkiego. Masz rację, ale nie, nie łam się, nie łam się. Nie łam się. Nie łam się. Mam bombę i wybuchnę jutro. No nie, no nie wybuchniesz, obiecuję ci, że nie wybuchniesz. No po prostu zamkniesz mnie i po prostu on ci ściągnie z ciebie tą i przejdziesz z powrotem na jego stronę, no. No bo innej opcji to ja nie widzę, nie? Okej. No bo... prosimy o więcej czasu czy coś, nie wiem. No to tak, właśnie kupimy czas, jak on ci ściągnie bombę, a ty mnie uwięzisz. W ten sposób kupimy masę czasu. Nie chodź koło pochodni, żeby ci się nie podpaliła cię. Czyli masz rację. To jest niezły tor przeszkód. Ja nawet nie wiem mówić, jestem tak zamana. Ja też jestem zmęczony tym wszystkim, ale musimy dać radę, musimy dać radę. Chodź tutaj, wyjdziemy jakoś na górę, mam nadzieję, bo kurczę, akurat jest noc, mogliśmy się przespać chociaż. Niedobrze, nie, no ale dobra, trudno. Ja bym nawet nie zasnęła. A kiedy spałaś ostatnio? Nie wiem, nie pamiętam. Okej, czyli jest źle. Dobra, no to chodź. Idziemy w stronę tego Yetiego. Wybieram cię na taką podróż, zażyjesz świeżego powietrza, to może nabierzesz energii i po prostu uda ci się zasnąć. Znaczy w sumie bardziej wyprujesz się z energii i zaśniesz. Chodź, idziemy do tego Yetiego. Nie odciągać. Masz siłę rzucać ciężkami, to pa, to jest taka siła. To jest niesamowita siła, chodź, zapraszam tutaj. Idziemy do tego Yetiego. Patrz jak o kurczę, nie chcąc ją uderzyłem. To nie było takiego planu. Ja po prostu ją jakby się odwróciłem i tak chciałem machnąć ręką i tak. I ją uderzę. Dobra, idziemy do Yetiego, musimy się tam włamać. Ty znasz wszystkie zakamarki tamtego miejsca, no to powiedz mi, gdzie może być ukryte coś związanego z Yetim, prawda? Okej, zaraz coś ogarniemy, w sensie jakby, ja nie wiem jak to tam teraz wygląda, bo tam dawno nie byłam. Aha. Mam to tylko po to, żeby odebrać moje itemki. I teraz nie wiem jak to wygląda, ale no po prostu to co wiem, to powiem co nie i ten. Okej. No i przeszukamy to miejsce. Okej, rozumiem, dobrze. No to niech tak będzie. Damy radę. Dobra. Pa, ile? Jakie tu jest złoto? Fak. Podkopiesz tu? Tak, schodki zrób. O, świetnie, świetnie. Dobra. Cudownie, dobra, idealnie, dobra, idziemy. Nie, nie skacz tak, bo jeszcze sobie nogę złamiesz i nie wrócimy z powrotem. Chodź, idziemy tam. Okej. O nie, czekaj, nie, 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 nie możemy tędy wejść, nie możemy tędy wejść. Czemu?
Bo ja tam przygotowałem pewną niespodziankę i ja nie wiem, czy ona tam dalej jest, czy jej tam nie ma już, wiesz? Co? No, ta niespodzianka sprawiłaby, żeby ta bomba twoja to by wybuchła od razu, więc musimy przejść tędy niestety, chodź. Stań sobie tutaj. Co to znaczy? Masz elytrę? Nie. Jak nie masz elytry? Masz? Mam. No to dawaj, no, ale... leć za mną. Ale ja nie mam fajerwerek. Bez fajerwerek, po prostu skaczesz i użyjesz, dolecimy tam. Gotowa jesteś? No dobra, no. Leć za mną. Lecisz? Lecisz, no, dobrze. Lecę. Tutaj, tutaj, w dół. I dokładnie w tunel. Gdzie? Jaki tunel? Tutaj. Ała. Czemu nie w tunel? Okej, dam radę. No nie miałam trafić sobie, no. Dobrze, no to chodź tutaj. Idziemy tym tunelem, w ten sposób tak? Dostaniemy się bezpośrednio do tej jego... ten. To nie interesuje się, teraz już mogę ci go pokazać, bo jesteś teoretycznie po naszej stronie, więc luz, nie? A co tam wcześniej było takiego w takim razie? W sensie, co ty zrobiłeś, że tam nie mogłam wejść? Gdzie nie mogłaś wejść? A tam, no, creepera tam zaciągnąłem. No i po prostu jak tam Yeti wejdzie, to go wysadzi, nie? W sensie powinno tak teoretycznie, nie wiem, czy właśnie już tam Yeti był, czy go jeszcze tam nie było i właśnie dlatego nie możemy tam iść ryzykować, nie? No, możesz wejść tutaj? Tędy. Tak. Tak swoją drogą tędy uciekłem, jak mnie wtedy więziliście. A, okej, okay, dobrze wiedzieć w sumie, no. Co to jest za crafting. Wtedy też ucieknę znowu, jak mnie znowu będziesz musiał więzić, nie? I przejść na jego stronę, to wtedy wykorzystamy ten tunel znowu. Okay. Rozwalić trzeba ten crafting. Dobra. Rozwalam. Okej, okay, rozwaliłam. Widzisz? Dobrze to przekminiłem, co? No, powiem ci, że jestem w szoku. Tam no właśnie, dobra. Dobra, gdzie są tu jakieś rzeczy, których może być coś? Patrz, ja wiem tutaj o jednej rzeczy, nie. Którą Yeti ma tutaj. Czekaj. No. Zobaczmy to tutaj. Myk, myk, myk. Wiedziałaś o tym miejscu? Si. No dobrze wiedzieć, że wiedziałaś o tym, że mnie tu torturował. I teraz tak, czy tu może być jakaś informacja cenna? Nie wiem. Nie, tutaj totalnie nie. W sensie tutaj... tak mi się wydaje, raczej... Nie wiem sama, no raczej tutaj nie ma takich cen. Okej, okay, czyli to nie. No to wychodzimy. Nie, na 90% tutaj nie będzie nic. Tu nie ma po prostu skrzynek i tak dalej, wiesz, wątpię, żeby on po prostu takie rzeczy trzymał. Okej, okay, a gdzie by mogły być? No zaraz się zabiorę, w sensie ja jeszcze sprawdzę, muszę coś mam w ender... To dla twojego dobra. Żartowałem. Ja pierniczy zawał. Nie, spokojnie. Gdzie może coś jeszcze być? W Enderchestie, kurde, nic nie ma. W Enderchestie to ja mam przyznanie działki. Wow. Ja mam bogactwa. Bogactwo masz, dobra. Tu mówisz? Tu nic chyba nie ma. A co tam było? A nic. Baby... baby opieprz. Dobra, chodź. Bardzo tu. Dobrze, bardzo dobrze, że tak was dojechał. No, chodź, ale to prawda, tutaj? Ograłem was. Co, czy co? Czy tutaj byłeś w tym miejscu? Byłem już tutaj kiedyś, ale nie wiem czego tutaj szukamy w ogóle, nie? W sensie ja nie wiem, nie wiem, gdzie tu mogłoby być ukryte coś cennego dla Yetiego, nie? Chodź. Przecież z wami tu byłem nawet, wyście mnie oprowadzały tu, ty no i panienka. Tak, ja już to nie pamiętam, ale to się dużo pozmieniało. Dobra, no to tak, najpierw to tutaj. Sprawdzaj, czy coś jest w skrzynkach. Nie ma nic. O, okay. Numer jeden na liście do złapania. Tutaj nie ma nic. Elo. Uciek jelo. Dobra. Jelo. Co? Gdzie szukasz? Tutaj? Tutaj. Który jest twój pokój? Ten chyba, nie? Tak coś czułem. No nic tu nie ma fajnego. Tutaj coś jest? Ty, jakie ma stanowisko chłop, nie? Ty myślisz, że on będzie chciał zacząć nagrywać? Nie wiem, ja myślę, że całkiem możliwie, nie wykluczone. Ej, nie idź tam, bo tam jest właśnie ten creeper, nie? Tutaj? No, na wyżej tam trochę. A nie, to mi chodziło o tutaj, bo tutaj jest też magazyn. Chociaż mógł tu zejść. O, przeszukuj. O nie, ja nigdy tu nie byłem. Nie wiem, co to za miejsce. Szukaj po prostu jakichś rzeczy w tych skrzynkach. Okej. Szukam. No, tutaj coś mogłoby być ukryte, ale nie wiem. No tak średnio bym powiedział. Coś? Tu nie ma nic, w takim czymś nie ma nic. Dobra, to chodź jeszcze na dół. Dobra, a sprawdźmy jeszcze jedno miejsce, bo nie wiem, czy ty o nim wiesz. Bo nie wiem, czy ci Yeti o nim powiedział. Okej. Okay. Wiedziałaś o tym miejscu? Nie. To był chyba moment, kiedy ja już odeszła, tak sądzę. Okej, okay, dobra, tu nic nie ma, dobra, to wyjdźmy. A co tam są, jakie są tory? Nie wiem, do czego to są tory. Nawet.
że ja tam też jakieś, jakieś informacje z palionką chyba wymieniał, wiesz, bo tam taka raz skrzynka przypłynęła, przyleciała, którą ja przeczytałem i tam tutaj, a to jest dziwne, ty, gdzie ty poszłaś? A, dobra, no to czekaj, idę tu, czyli co, tu nic nie ma? Jeszcze tutaj możemy przyjść. A to co to jest? Ale tu nie ma nic, co? Tu? Ty, dyskoteka co? Jakaś. No, dyskoteka. Na temat lalki? Lalka. Co? Lalka Yetiego ma wiele tajemnic, lepiej uważać na nią? Okej. Okay. Szczerze, a nie, chyba nie chcę wnikać. Dobra, ja w to. Nie wiem, nie chcę mi się też na to patrzeć. A byłeś w jego pokoju? W którym jego pokoju? A w tym tam. No, nie wiem, czy byliśmy tu? Chyba byliśmy, nie? Tu jest, a to, dobra, to tutaj to jest chyba to, co ja mu zostawiłem. To ja mu zostawiłem. On nawet tego chyba nie odczytał, on chyba nawet nie zauważył. Dobra, to nie to, choć tutaj jeszcze jest szansa, żeby tutaj gdzieś coś znaleźć. Okej. Okay. A to jest jego pokój z palionką chyba, nie? Chociaż nie wiem, czy, czy to jest w końcu. O nie, ustawiłem sobie tu spawna, kurczę. Ej, tu ja jest też tak jakaś. Zrobiłam. Tajny projekt bomba, ty jest! Czekaj, czytam. Co? Co? Nic tu nie ma w sumie takiego. Pokaż. Nie, nic tu nie ma. No pokaż. Tu po prostu bomba nigdy nie wybuchnie, sposób na rozbrojenie bomby, ona jest, no ona nie wybucha. Serio? Nie trzeba jej rozbrajać i ona nie wybucha. Pokaż. Ale nie, dlaczego? No ona nie wybucha. Chodź, już zamknięty temat jest, ona nie wybucha. A, tu nie możemy wyjść tędy, musimy iść znowu tamtędy. Ona nie wybucha. Chodź, no, to jednak, to był fake jednak, ona nie wybuchnie. Tam było napisane, że nie wybucha. Nie ufam, nie, no serio powiedz mi. Ale tak było tam napisane. Już usunąłem wiadomość niestety. No, no way, na pewno nie usunę wiadomość. Usunąłem, bo była bez sensu po prostu, nie? Że skoro nie wybucha, to mówię, a to usuwam. Zapamiętam. Nie, co to jest za głupota? Nie, no serio, taka prawda. O, wracamy nie, z powrotem. Powiedz mi, co tam było. Tam, no, że bomba nie wybucha, jest nie... Yeti no nie potrafi nie, serio bomba. Nie, powiedz, Szybson. Yeti nie potrafi w bomba, po prostu tyle, no. No powiedz. Ale musisz ja mówię. Musisz powiedzieć prawdę. Okej, okay, jest tam napisane, że... Czasami lizać stopy. No właśnie, troszkę mnie to smerdziało coś. ten, no tak. Proszę mi pokazać tą książkę. Okej. Okay. Widzisz? To jest jakiś dziennik tosta. Widzisz, no masz, ale ja nie mam innej książki. No masz. Nie mam innej książki. No proszę. Ale ja ci mówię, co tam było napisane, że bomba no nie wybuchnie. Ale ja ci nie wierzę ci, no proszę cię, powiedz mi. Ale mówię przecież. No nie, ty mówisz po prostu jakieś farmazony. Nie, to nie są żadne tak farmazony. Dalej. No co to jest? To... Nie wiem, chodźmy. Ha? O co tutaj chodzi, Szybson? Ja nie wiem, co to jest za rzecz, ja tego nie zrobiłem. Ty to budowałeś? Nie. Aha, okej. Okay. W każdym razie powiedz mi, co to za książka, co tam jest napisane dokładnie. No mówię, no, że... Nie chcesz jej pokazać. Ale no bo ci powiedziałem już, co tam jest napisane, to po co mam ci pokazywać? No nie, ja chcę ją widzieć na oczy. Dobra, ale chodź, idziemy do ciebie. Okej. Okay. Musisz wrócić do siebie, do bunkru. Co to znaczy, że ja wybuchnę, jak ja przeczytam tą książkę? Nie. Nie, to na o, pewno to nie. Chodzi. Nie, to spokojnie, nie wybuchniesz, jak ją przeczytasz. Mhm. Nie, okay. No nie mogę ci jej pokazać, no! A musisz! Ale nie mogę ci jej pokazać, bo tam jest napisane, że Yeti... mnie kocha. Okej, okay, to... I dlatego ci nie mogę tego pokazać. No bo już ci powiedziałem, to po co mam ci pokazywać, jak już ci powiedziałem? No bo ja chcę widzieć to na oczy po prostu, no. Nie wierzysz mi? No, szczerze to w tym momencie niezbyt. To niedobrze świadczy. Niedobrze świadczy? Czemu ją okłamujesz? No powiedz mi. Nie okłamuję. Proszę, powiedz. Ale powiedziałem. Nie powiedziałeś. No dobra. No weź. Dobra, no nie mogę tego przed tobą ukrywać, będziesz mnie męczyć ciągle. Tu jest książka. Okej. Okay. Lada wybuchu bomby.
7 maja, godzina 19. Sposób na uzupełnienie brak. I jak? Brak. Nie no, ja usunąłem napisane tam brak, to jest prank. Tak naprawdę sposób na rozbrojenie bomby to... Czekanie to po prostu, ona nie wybuchnie. Nie wiem, co mam ci powiedzieć, no... No, jaki znajdziemy... Nie, no dobra, słuchaj, no musisz mnie po prostu tam uwięzić u niego, po prostu. Jutro to zrobimy. Pójdziemy tam przed 19, ty mnie uwięzisz i prawda... I tyle, nie? Nie, nie możemy tak zrobić, nie chcę cię więzić, Szybson. Ale to jest jedyny sposób. On cię zabije. Nie. Tak. Ale no to trudno, ale przynajmniej ty nie wybuchniesz. Nie, ja nie chcę, żebyś ty wybuchnął. Ale jak to... Znaczy, nie chcę, żebyś ty umarł, ja wybuchnę i tyle. I to jest już postanowione. Nie. Mhm. Nie. Idziesz do bunkra, tak. Idziesz dalej moczyć bombę. Nie, to jest dla mnie... To jest idziesz dalej moczyć tak. Bombę. Z jednym z odcinków. Jutro będzie jeszcze jeden... O, i fajnie, przynajmniej nagram jeszcze jeden odcinek, mogę się wszystkich pożegnać. Mam jeszcze 24 godziny na to. Nie, mocz bombę i po prostu ten, nie? Tyle. Ja idę, ja tu wrócę jutro, dobra? I porozmawiamy. Ja idę poszukać jeszcze jakiegoś sposobu, ale mocz bombę, nie wychodź z tego, okej? Okay? Moczę bombę. Dobra, trzymaj się, jutro tu przyjdę. Dobra, widzowie, to jest jakaś tragedia. Dlaczego tam jest napisane, że bomba wybuchnie? Nie no, nie mogę, nie, to jest jakaś tragedia. Mogłem tam pójść sam i nie brać jej, nie musiałbym mi wtedy tego pokazywać. Nie no, to jest jakaś tragedia, widzowie, nie. Bomba wybuchnie o 19. To jest najgorsza informacja, jaką mogliśmy usłyszeć. Ja nie wiem, ja muszę się zastanowić, o co w tym chodzi, jak pozbyć się tej bomby, jak ją rozbroić i tak dalej. Was poproszę o to, żebyście zostawili subskrypcję i zostawili lajka i napisali przede wszystkim w komentarzu, co wy sądzicie o tym i jaki sposób na rozbrojenie bomby waszym zdaniem jest najlepszy i nie wiem, ja się poddaję.